wyglądało to na egzekucję, tak jakby ktoś kolejno tych ludzi przyprowadzał do łazienki i tam po prostu zabijał. Witam Was w kolejnym odcinku. No, dzisiaj sytuacja nas nieco zaskoczyła, po prostu jak byliśmy na krakowskim rynku. Mieliśmy dzisiaj w planach robienie czegoś innego. Nagle dowiedzieliśmy się o sprawie, której finał jest dzisiaj. To jest sprawa sprzed 21 lat, w której brałem udział. Stąd ta nietypowa sceneria. Jesteśmy w restauracji na krakowskim rynku, stąd pewnie będą dobiegały hałasy, ale z tyłu za mną siedzą Francuzi, tutaj siedzą Anglicy, tutaj Polacy. Także jesteśmy w środku po prostu lokalu. To jest sprawa niezwykła, sprawa wyjątkowa. To są obrazy, które się nie zapomina przez całe życie, dlatego że jednocześnie trzy zastrzelone osoby, ciała, które leżały na sobie. No to jest historia właśnie o tym i historia sprzed 21 lat. Jest wrzesień, dokładnie 9 września 2000 roku. Dyżurny ściągnął mnie do komendy i powiedział, że trzeba jechać do Jurczyc. Jurczyce to taka niewielka miejscowość niedaleko Skawiny, kilkadziesiąt kilometrów za Krakowem. Pojechaliśmy w kilku, tam byli również i policjanci. Pamiętam, że był naczelnik Wydziału Dochodzeniowego Śledczego, naczelnik Wydziału Kryminalnego. Pojechaliśmy właśnie do tych Jurczyc. Już za Jurczycami parę kilometrów, bo to się przejeżdżało przez tą miejscowość, zobaczyliśmy w rowie taki biały samochód, białego Forda. Nawet zastanawialiśmy się, czy ten samochód znaleziony w rowie ma jakiś związek z tym, czego spodziewaliśmy się zastać na miejscu. No wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że rzeczywiście ten związek jest. Przyjechaliśmy na miejsce, to taka willa okazała nietypowa willa, dlatego że 20 lat temu willi z basenem było raczej mało, ale ta willa robiła dobre wrażenie. Widać było, że tam są spore pieniądze, spora gotówka wsadzona w ten dom. Przywitali nas ludzie, którzy jak się okazało byli umówieni z panią, z właścicielką tego domu. No byli w szoku, dlatego że byli umówieni o 9 rano, kiedy właścicielka nie otworzyła im drzwi frontowych. Poszli od tyłu, tam są takie drugie drzwi. Oni wiedzieli, dlatego że tam często bywali. Jak to ludzie, którzy szukają gospodarzy, zaczęli wchodzić, pytać, szukać. Nikt się nie odzywał. No i wtedy otworzyli łazienkę. No i wtedy szok. Zobaczyli trzy ciała leżące na sobie. To była mała, wąziutka łazienka. Trzy ciała. W pierwszej chwili ci ludzie myśleli, że ci, którzy byli w łazience, no po prostu zatruli się czadem, co oczywiście było możliwe. Kiedy myśmy przyjechali na miejsce, rozpoczęły się oględziny. Lekarz Zakładu Medycyny Sądowej bardzo szybko znalazł miejsca po kulach. To były zwłoki ludzi zastrzelonych, ludzi, którzy no, zostali zabici w taki okrutny sposób i wręcz wyglądało to na egzekucję, tak jakby ktoś kolejno tych ludzi przyprowadzał do łazienki i tam po prostu zabijał. Nawet w tych czasach, które były wyjątkowo niebezpieczne, zabójstwo w ten sposób no, musiało szokować. No i wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z ludźmi bezwzględnymi, ludźmi, którzy nie wahają się zabić. Kim byli? No oczywiście wtedy nie było wiadomo. Rozpoczęło się śledztwo, zbieranie dowodów. Te oględziny na miejscu trwały dłuższy czas. Z tego co pamiętam, trwały chyba 2 lub 3 dni. Zebrano rzeczywiście sporo różnego rodzaju materiałów, śladów. No z taką nadzieją, że te ślady przydadzą się w przyszłości. Przede wszystkim no, trzeba było ustalić, kim są zabici ludzie. Dosyć szybko oczywiście udało się ustalić, że
Kobietą, która została zastrzelona, była 44-letnia Barbara, właścicielka tego domu. Następnie był jej konkubin, znajomy, partner życiowy, 37-letni mężczyzna i jeszcze jeden człowiek lat około 30. Początkowo były trudności z ustaleniem, kim on jest, ale tutaj jakby w sukurs przyszła ta informacja o tym samochodzie, o którym wam wcześniej mówiłem. Okazało się bowiem, że ten samochód należał do niego. No, trudna sytuacja do wyjaśnienia, ponieważ rodziło się wtedy pytanie, dlaczego ten samochód znajduje się kilkaset metrów od tego domu. Nawet ta pierwsza wersja mówiła o tym, że być może zepsuł mu się ten samochód, wpadł do rowu, a potem przyszedł szukać pomocy właśnie do tego domu. Tu kluczową postacią była ta Barbara, kobieta, która była właścicielką tego domu, jak się okazało. Ona prowadziła rozległe interesy, szło jej nieźle, dlatego że zarabiała naprawdę dobre pieniądze, w sąsiedniej miejscowości miała taki warsztat, produkowała błotniki, wszystko układało się dobrze do pewnego momentu, kiedy no, te interesy już przestały pójść dobrze, wtedy popadła w tarapaty, zaczęła szukać pieniędzy, zaczęła pożyczać od różnych ludzi, to były duże kwoty. No, w ten sposób związała się też ze środowiskiem przestępczym Krakowa. Okazało się, że pożycza pieniądze, czy pożyczała pieniądze także od ludzi z miasta, czyli mówiąc wprost, od gangsterów, którzy funkcjonowali na terenie Krakowa. Oni także pożyczyli jej pieniądze. Stąd pierwsze podejrzenie, jakie się zrodziło, że zabójstwa dokonali właśnie oni. Albo dlatego, że nie mogli doczekać się spłaty pieniędzy, albo też chcieli tę spłatę wymusić. Niemniej to był jeden z takich tropów, jeden ze śladów, którymi wtedy poszliśmy. Pewnego rodzaju zaskoczenie przyszło później, w trakcie śledztwa. Zdołaliśmy ustalić pewnego człowieka, świadka, który, jak się okazało, też był w tym domu. No, jego relacja była zaskakująca. Otóż okazało się, że on i jego kolega, to jest ten zastrzelony w łazience, 30-latek, umówili się właśnie w domu w Jurczycach z partnerem pani Barbary. Po prostu on chciał sprzedać mieszkanie w Krakowie, jego kolega był zainteresowany, stąd wyjazd do Jurczyc. W którymś momencie, to się działo wieczorem, około 8 września, siedzieli we czwórkę w salonie, rozmawiali, wymieniali jakieś tam spostrzeżenia na temat kupna. Ten człowiek, który został ustalony później, w którymś momencie wyszedł do łazienki. Kiedy był w łazience, usłyszał, że ktoś wchodzi do domu. Nagle podniesione krzyki, jakaś głośna rozmowa. Usłyszał także, że jest broń, no, po prostu się wystraszył. Miał mnóstwo szczęścia, bo na pewno by tej wizyty także nie przeżył. Otworzył okno, wyskoczył przez to okno, wsiadł do samochodu, który należał do jego kolegi, no i ruszył z piskiem opon. Widział jeszcze, że bandyci go ścigają, przejechał kilkaset metrów, no w ferworze, w nerwach tego wszystkiego, nie zapanował nad pojazdem, uderzył wtedy w rów, stąd ten samochód, który widzieliśmy jadąc po drodze. No ale na szczęście nic mu się nie stało, wybiegł z tego samochodu i pobiegł. Na podstawie jego relacji udało się sporządzić portret pamięciowy obydwu bandytów. Stąd było wiadomo, że jeden z nich to wysoki mężczyzna, około 1,90 m, no, o długich włosach, jasnych, rudych. Drugi dużo niższy, 1,60 m, 1,65 m. Tak z opisu wynikało, że to są ludzie w wieku jakichś 25-30 lat. I ten portret pamięciowy został oczywiście opublikowany. No, niemniej nie udało się wtedy ustalić, kim są bandyci i pomimo zrobienia wielu rzeczy, niestety, tę sprawę wtedy trzeba było umorzyć. No, oczywiście przyjmowano różnego rodzaju wersje, różnego rodzaju możliwości, ale jednak ta wersja o tym, że chodzi tutaj o pieniądze, o niespłacony dług,
o lichwę, o pożyczkę. No ona się oczywiście cały czas wybijała na plan pierwszy. Cały czas tutaj w kręgu zainteresowań byli ludzie z grup przestępczych w Krakowie. W czasie ustalania, sprawdzania dwóch z tych ludzi, którzy zresztą byli podejrzani także o inne przestępstwa, no wydawało się, że mogą być to oni. Natomiast ta wersja podana przez nich wtedy no, była nie do sprawdzenia, nie do obalenia także. Okazało się, że oni rzeczywiście pożyczyli jej dużą kwotę pieniędzy. Ona nie zwracała, nie miała możliwości zwrócenia, dlatego że no, nie miała po prostu pieniędzy. Zaproponowali jej swego rodzaju interes w postaci tego, że u niej w domu założą agencję towarzyską i w ten sposób będą chcieli odrobić straty. Wtedy, kiedy się pojawiło tego typu informacje, przyjęto także, że tutaj motywem może być walka konkurencji, że konkurencja dowiedziała się o tym i nie chciała na to pozwolić. No taka wersja wtedy także była możliwa. Powiem wam szczerze, że czułem bardziej nosem, trochę policyjnym, że ta sprawa wyjdzie, dlatego że niespodziewanie po 21 latach dostałem wezwanie na przesłuchanie właśnie do tej sprawy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. No oczywiście policjanci nie powiedzieli mi, dlaczego mnie przesłuchują, natomiast no, czułem, że pewnie ta sprawa niebawem wyjdzie, no bo skąd to przesłuchanie aż po tylu latach. I rzeczywiście miałem rację, ja bym powiedział, że instynkt mnie nie zawiódł, dlatego że teraz ta sprawa rzeczywiście wyszła. Z tych informacji, które mamy, pojawiły się nowe dowody, dzięki którym zatrzymano dwóch ludzi. Jeden z nich dosyć znany, czy bardzo znany, ja bym powiedział, w środowisku przestępczym, dlatego że jest to świadek koronny. Myślę, że oprócz masy najbardziej znany świadek koronny w Polsce, człowiek, który swego czasu przyczynił się do tego, że wyjaśniono wiele przestępstw, przede wszystkim tych przestępstw, które dotyczyły kilku krakowskich gangów, ale nie tylko, dlatego że dotyczyły także jednego z gangów działających na Śląsku, gangu dowodzonego czy kierowanego przez krakowiaka, no tak miał na pseudonim ten człowiek. Wyjaśniono wiele przestępstw, między innymi również zlecenie zabójstwa szefa mafii białoruskiej. No, to są przestępstwa, które są, myślę, warte opowiedzenia w jakimś kolejnym odcinku. Niemniej dostał wtedy status świadka koronnego. Dzisiaj podejrzany jest o udział w tym zabójstwie. Ten człowiek ma pseudonim Loczek. No i ma dzisiaj o co walczyć, dlatego że jako świadek koronny no, jest bezkarny. Gdyby się okazało, że rzeczywiście popełnił to zabójstwo, traci wtedy status świadka koronnego, przestaje być świadkiem koronnym, dlatego że świadek koronny nie może brać udziału w zabójstwie, no i odpowiada i idzie do więzienia, jak każdy inny oskarżony. No, dla niego to jest bardzo ważne, dlatego że no, tym sposobem dotychczasowe jego życie może się zmienić. Drugi to jego kolega. Dzisiaj ci ludzie są w wieku około 45-50 paru lat, więc jak się cofniemy o 21 lat wstecz, rzeczywiście ten ich wiek wtedy ustalony na 20 parę lat, 30 jest aktualny. Sprawa się toczy, sprawa jest, myślę, że wielowątkowa, zagadkowa. Na pewno będą nowe informacje co do pewnych okoliczności sprawy. Niemniej istotne jest to, że po 21 latach ta sprawa została wyjaśniona i wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście ci ludzie stali za zabójstwem. Pewnie zapytacie, jakie były motywy. Według mnie w dalszym ciągu najbardziej trafny będzie ten wątek mówiący o powiązaniach finansowych, o rozliczeniach i o niespłaconym długu. Czy tak się będzie? No, zobaczymy w czasie postępowania. Ja czuję, że będzie dokładnie właśnie tak.
No i jeżeli ta sprawa Was zainteresowała, to może sięgnijcie, zobaczcie te odcinki, które były wcześniej. Ja Wam proponuję odcinek o inkasencie, dlatego że tam mamy zbrodnię równie okrutną, gdzie zostało zastrzelonych 5 osób, w tym kilkuletni chłopak. I jak widzicie po dzisiejszym odcinku, sprawcy nigdy nie mogą spać spokojnie. Może się okazać moment, tak jak w tym wypadku, że zostaną zatrzymani. No a dzisiaj kończymy, no i po prostu trzymajcie się.